Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że niełatwo jest wyjść z bańki. Zapraszam. Ponad miesiąc temu rozpocząłem akcję Wyjść z bańki, mając nadzieję, że uda się zachęcić internautów, twórców YouTube'owych do tego, żeby zachęcali swoich widzów do tego, żeby konfrontowali się również z innymi poglądami, z tymi poglądami, z którymi się nie zgadzają, chociażby po to, żeby potrafić racjonalnie, logicznie dyskutować. No bo żeby z kimś dyskutować, trzeba jako tako znać jego argumenty. Spodziewałem się, że akcja nie wzbudzi jakiejś wielkiej fali, ale myślałem, że gdzieś tam sobie spokojnie pójdzie do przodu i liczyłem na kilkanaście, może ponad 20 filmików, które gdzieś tam powstaną z różnej strony, powiedzmy, że ideologicznego internetu, zachęcających właśnie do tego, żeby poznawać poglądy ludzi, z którymi się nie zgadzamy, chociażby po to, żeby z nimi potrafić dyskutować. Akcja skończyła się w zasadzie prawie że zaraz po tym, jak się zaczęła. Pokażę tutaj planszę, która ilustruje nam, jak to się potoczyło. Najpierw mamy osoby, które ja nominowałem. Szymon Mówi, ksiądz Osiedla, Śmiem Wątpić i Rafał Ziemkiewicz. Na zielono zaznaczone są kanały, które odpowiedziały na nominację, na czerwono te, które nie odpowiedziały na nominację. Jak widzimy, z moich nominacji odpowiedział tylko Szymon z kanału Szymon Mówi. Z kolei z osób, które on nominował, Everyday Hero, Pogadajmy Sobie i Kasia Gamdor, odpowiedział tylko kanał Pogadajmy Sobie. A z tych kanałów, które on nominował, Myśleć Głębiej, Nie Wiem, Ale Się Dowiem i Człowiek Absurdalny, nie odpowiedział już nikt. Ksiądz z Osiedla napisał mi miesiąc temu w komentarzu pod filmem: dziękuję za nominację, odpowiem, jednak odpowiedź nie nadeszła. Może zanim przejdę do dokładnej analizy, czy też moich przypuszczeń, dlaczego internet nie przyjął tej akcji, odpowiem jeszcze na kilka zarzutów. Pojawiały się pytania, ale po co w ogóle taka akcja? Niektórzy pisali, ale przecież jak ja czytam Pismo Święte, to jest moja bańka informacyjna i ja teraz co mam teraz przestać czytać Pismo Święte? Gdy mówimy o bańkach informacyjnych, to mamy na myśli przede wszystkim media. Media natomiast nie przekazują tak po prostu prawdy objawionej, tylko jeśli nawet odnoszą się do niej, to ją w jakiś sposób komentują, odnosząc się również przeważnie do bieżących wydarzeń. Także jak najbardziej jest to korzystne. Tak jak właśnie Pismo Święte nam mówi, bądźcie zawsze gotowi zdać sprawę, dać świadectwo z tej nadziei, która w was jest. Mamy obowiązek być gotowi, aby zdać sprawę z tego, w co my wierzymy. Tradycyjne katechizmy mówiły, że człowiek powinien znać swoją wiarę na tym poziomie, na którym jest jego edukacja w świeckim obszarze, w tym zwykłym światowym życiu, a więc człowiek, który ma tytuł magistra, powinien znać swoją wiarę mniej więcej na poziomie wyższej uczelni. Oczywiście nie o to chodzi, że tutaj każdy właśnie musi mieć niejako tytuł magistra z teologii, kto ma z czegokolwiek innego, ale oznacza to, że faktycznie powinien już znać swoją wiarę na wysokim poziomie. Natomiast żeby właśnie znać swoją wiarę, jak najbardziej bardzo korzystne do tego jest, aby potrafić odpowiedzieć na zarzuty, które inni formułują. Ci, którzy tej wiary nie mają, którzy po prostu w jakiś sposób chcą z nią polemizować. Dlatego jak najbardziej korzystne jest, aby takie zarzuty poznawać, aby uczyć się na nie odpowiadać. No co się stało z naszą akcją Wyjść z bańki? Moim zdaniem, jak się okazuje, ogólnie rzecz biorąc, internet raczej nie zrozumiał, twórcy internetowi raczej nie zrozumieli, dlaczego jest to istotne, raczej nie dostrzegli celu, po co jest to w ogóle potrzebne. A to moim zdaniem świadczy tym bardziej o tym, że takie akcje właśnie są potrzebne. Najwyraźniej wszyscy ci twórcy, których tutaj wymieniłem, którzy zostali zaproszeni, stwierdzili, że akcja nie jest interesująca, nie jest ważna, nie jest potrzebna. Być może
zupełnie świadomie nie chcieli promować kanałów właśnie gdzieś tam z innej strony, powiedzmy, że ideologicznej, co może świadczyć o lęku, że jak się tam zapozna z tym i z tym, to lepiej niech się ludzie z tym nie zapoznają. Zwracam na to uwagę, że jedyne osoby, które odpowiedziały, to są osoby mniej lub bardziej właśnie z pokrewnych mi baniek informacyjnych, to znaczy z tych raczej, powiedzmy, że chrześcijańskich, katolickich baniek informacyjnych. Kanał, pogadajmy sobie, określiłbym jako neutralny, Szymon mówi, jest ewidentnie kanałem katolickim, może nie tradycyjnym, natomiast jak najbardziej katolickim, choć jego widzowie są w dużej mierze o innych poglądach, to jednak on sam prezentuje takie, a nie inne. Natomiast nikt z tych ewidentnie przeciwnych nam twórców nie odpowiedział, to znaczy ze strony ateistów, czy wszelkich osób, które krytykują Kościół katolicki, czy Everyday Hero, czy Myśleć Głębiej, czy Kasia Gamdor, czy Śmiem Wątpić, nikt z nich nie zdecydował się na odpowiedź. Moim zdaniem jest to dziwne, jest to naprawdę szkoda. Szkoda, że nie ma jakby tej gotowości do rozmowy, że najwyraźniej po tamtej stronie barykady nie ma zainteresowania w rzeczowej, kulturalnej dyskusji. Że jakby wyjście z taką inicjatywą nie wzbudza żadnego echa po drugiej stronie, a to jest przykre, natomiast to też coś pokazuje. Pokazuje, że jest z tym problem, pokazuje, że no jakby druga strona albo nie widzi w ogóle jakiejś potrzeby rzeczowej, kulturalnej dyskusji, albo się jej boi. A to i jedna, i druga opcja wcale dobra nie jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.